Pani poseł Elżbieta Witek jest posłanką Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł jest członkinią Komisji Regulaminowej oraz Spraw Poselskich oraz Komisji Etyki Poselskiej. Czy to wszystko dobrze? Zgadza się. Następna osoba to pan Maciej Gron. Jest dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Informatycznego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. I pan dyrektor będzie reprezentował ministerstwo, jest w zastępstwie pana ministra Trzaskowskiego. Wiem, że pan jest politykiem, wiemy, to ubolewaliśmy już w pierwszej części naszego spotkania. Pana premiera Pawlaka prawdopodobnie przedstawiać nie muszę. Wszyscy państwo wiecie, a ja powiem tylko, że w tej chwili pan poseł pracuje w Komisji Administracji i Cyfryzacji i Energetyki. Następnie pan minister Maciej Berek. Pan minister Maciej Berek w większości z nas jest znany jako szef Rządowego Centrum Legislacji, ale jest również sekretarzem Rady Ministrów i w takim charakterze głównie chyba dzisiaj z nami jest. Pan minister podjął się w ostatnim momencie reprezentowania pana Cichockiego. W związku z tym jest tutaj najwyżej postawionym reprezentantem rządu. Ostatnią osobą, którą przedstawiam, jest pan poseł Napieralski, przedstawiciel SLD. Pan poseł jest wiceprzewodniczącym Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Nasza propozycja jest taka, że pierwsze pytania będą dotyczyły OGP oraz strategii sprawne państwo i głównie będą zaadresowane do przedstawiciela rządu, a następnie chcemy zadać pytania dotyczące tej tematyki, która była przez nas podjęta zarówno w raporcie, jak i w prezentacjach. Na koniec będzie możliwość też ustosunkowania się i pytania z sali. W związku z tym, jeżeli pan minister Berek pozwoli, to chcielibyśmy zapytać, to pytanie w imieniu całej koalicji 13 organizacji, jaka jest szansa na to, że Polska dołączy do partnerstwa otwartych rządów oraz na jakim etapie w tej chwili jest realizacja strategii Sprawne Państwo 2020 i co można by zrobić, co będzie podjęte, co będzie zrobione, aby ta realizacja szła sprawniej niż my to w tej chwili oceniamy. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. Proszę pozwolić, że ja zacznę jednak od wyjaśnienia kwestii związanej z nieobecnością ministra Jacka Cichockiego, którego członek jako szef kancelarii premiera miał państwa dzisiaj gościć. Wiem, że to zawsze jest sytuacja niezręczna, wtedy kiedy się nie udaje zrealizować zapowiedzi obecności, ale proszę mi, jeśli jest to możliwe, uwierzyć, ministrowi Jackowi Cichockiemu zależało na obecności tutaj u państwa i przygotowywał się na to spotkanie. Jego nieobecność wynikła z faktu, że dzisiejsze spotkanie z pracownikami kancelarii, które z udziałem premiera ma mieć miejsce, zostało w ostatniej chwili przesunięte i dostosowane do kalendarza premiera i rozpoczęło się o godzinie 12. No i to jest taka sytuacja, z której nie ma dobrego wyjścia, ale pan minister Cichocki jako gospodarz gmachu i szef pracowników po prostu został na tym spotkaniu okolicznościowym. Prosił mnie o udział w spotkaniu z państwem, co jest dla mnie przyjemnością i zaszczytem. I mam nadzieję, że także dlatego, że tutaj mój zastępca pan Piotr Kryska był w całej części pierwszej, ja byłem tylko w drugiej połowie. Myślę, że będę mógł się odnieść do tych kwestii, które państwo poruszyliście i postaram się to zrobić przynajmniej częściowo tak dobrze, jak zrobił to minister Cichocki. Dwie pierwsze kwestie, które pani przewodnicząca poruszyła, czyli kwestia decyzji związanej z tym przystąpieniem przez Polskę formalnie do koalicji na rzecz otwartego rządu. Proszę pozwolić, że ja niestety nie spełnię państwa oczekiwania i nie odpowiem na to pytanie precyzyjnie, dlatego że pan minister Trzaskowski, który przejął po ministrze Bonim, odpowiedzialność za prowadzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, prosił o to, aby przyjąć te pierwsze tygodnie jego pracy jako czas, w którym on się rozgląda po wszystkich obszarach swojej odpowiedzialności i we właściwym momencie będzie się chciał w imieniu rządu w tej sprawie komunikować. Ja wiem, że wtedy, kiedy państwo opisujecie także w załączniku do tego raportu taką rozbudowaną już ścieżkę tego dialogu i oczekiwania na odpowiedź i na decyzję, to może wyglądać na kolejną próbę
zyskanie na czasie, ale no fakty i chronologia zdarzeń jest taka, że pan minister Trzaskowski przejmuje te tematy i w związku z tym nie pozostaje mi nic innego, jak prosić państwa o zrozumienie dla tej sytuacji i o to, że na dzisiejszym spotkaniu żadna jednoznaczna odpowiedź, w każdym razie ja do takiej jednoznacznej odpowiedzi nie jestem uprawniony, więc ta odpowiedź paść nie będzie mogła. Jeżeli chodzi o kwestię związaną ze sprawnym państwem, krótko i potem, jeśli by pani przewodnicząca pozwoliła, krótko też o tych kwestii podnoszonych pod naszym adresem w raporcie i w państwa prezentacjach. Raport Sprawne Państwo jest realizowany, znaczy ono jest w tym sensie trudne, że ten dokument jest bardzo obszerny i obejmuje szereg zagadnień związanych z odpowiedzialnością i właściwością różnych urzędów. Nie ma identyfikacji takiej generalnej, żeby było jakieś istotne zacięcie, istotny kłopot z realizacją tego dokumentu. Natomiast jest rzeczywiście tak, że niektóre z działań tam przewidzianych są realizowane nie do końca w takim harmonogramie, jaki był pierwotnie przyjęty. Natomiast ja nie dostrzegam jakiegoś ryzyka, żeby fundamentalne kwestie, przede wszystkim z punktu widzenia przedmiotu państwa zainteresowań, które w tym programie były przyjęte, były zagrożone. I na tym tyle chciałbym opowiedzieć w kilku zdaniach także w kontekście tych wniosków, które wynikają z przedstawionego raportu, o rzeczach, które się dzieją i o być może nieco polemicznym spojrzeniu w stosunku do tego, które zostało zaprezentowane w pierwszej części. Jeszcze się wytłumaczę z tej chęci sprowokowania trochę polemiki, dlatego że tak jak pani Kopińska była uprzejma zauważyć, to nie jest pierwsza prezentacja raportu, natomiast to nie jest pierwsza rozmowa w tym dialogu strony społecznej z przedstawicielami administracji publicznej w zakresie spraw, które są raportem objęte, więc być może po to, żeby nie powtarzać tych samych argumentów, warto trochę poprowokować, jeśli mi się uda, to wyłącznie w tym celu, żeby dyskusja była bardziej ożywiona. Proszę państwa, więc po pierwsze uważam, że bardzo trafną jest teza ta, która wynika z raportu, że niedostatkiem działań po stronie administracji jest zbyt mała ilość i zakres działań podejmowanych proaktywnie, związanych z proaktywnym upublicznianiem informacji. I to jest rzecz, którą bym chciał mocno zasygnalizować, bo tu się zgadzamy co do intencji. Chociaż później się trochę, mam wrażenie, już nie zgadzamy co do sposobu, w jakim tę generalną intencję chcemy realizować. Ja uważam, że my powinniśmy stawić przed sobą, stawiać nieustannie i ponawiać postawienie przed sobą zadania, którym jest aktywne przekazywanie, upublicznianie, ale nie upublicznianie na czyjeś żądanie, tylko po prostu przekazywanie do dyspozycji wszystkim zainteresowanym tych zasobów, które są możliwe do takiego udostępnienia. I nie będę państwu w tej chwili opowiadał o całości tych działań, one częściowo wybrzmiewały w państwa referatach, bo były wspomniane działania i ministra administracji i cyfryzacji, i ministra gospodarki, także z tym działaniem, które pan premier Pawlak jako minister gospodarki jeszcze podejmował. Tu się naprawdę bardzo dużo zadziało. Tu się zadziało także to, co państwo dostrzegacie, za co dziękuję, w tym obszarze, za który ja współodpowiadam, związanych z pracami Kancelarii Premiera i Rządowego Centrum Legislacji. Mamy nowy regulamin pracy Rady Ministrów, który będzie obowiązywał od 1 stycznia. Ja wiem, że on nie odpowiada na wszystkie wyzwania i oczekiwania, które były formułowane, ale szczerze mówiąc, nie było też naszą ambicją, aby odpowiedzieć na wszystkie oczekiwania i żądania formułowane na przykład przez państwa środowisko, bo nie taki jest cel też tego dokumentu. Celem tego dokumentu jest zapewnienie sprawnej pracy rządu przy możliwej optymalizacji tych oczekiwań, które się pojawiają ze strony różnych podmiotów i różnych osób i instytucji, których to dotyczy. I to zawsze jest jakieś wyśrodkowanie tego, co jest możliwe, a tego, co by się z punktu widzenia jakiejś optyki chciało uzyskać. W związku z tym wydaje mi się, że uporządkowanie i uczynienie bardziej czytelną procedury rządowej związanej z przygotowywaniem, stanowieniem i publikowaniem prawa jest rzeczą, która jest faktem, która się dzieje. Po drugie uważam, że trzeba podkreślać i pokazywać stawianie przez nas w tej chwili bardzo mocno akcentu na rozbudowywanie i tworzenie systemów informacyjnych, które będą przedstawiały informacje o tych obszarach, ja w szczególności za nie odpowiadam, i które będą je upubliczniały na równych zasadach dla wszystkich zainteresowanych. Naszą intencją, moją intencją jest, żeby dostęp do tej wiedzy nie wynikał z bardziej umiejętnego posługiwania się narzędziami prawnymi, które dzisiaj istnieją, i wydobywania jakichś informacji, tylko żeby dostęp do tej informacji wynikał z równego traktowania wszystkich zainteresowanych podmiotów.
To jest rzecz, w której mamy na pewno jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ale to jest jakby kierunek przyjęty w myśleniu o sposobie zagospodarowywania tego obszaru związanego z dostępem do procesów decyzyjnych, jakie Państwo nazywacie w tym obszarze prawodawczym w szczególności. Ale, i tu bym chciał uczynić tę lekką prowokację, jeśli się zgadzamy, że proaktywność, czyli upublicznianie, udostępnianie i to udostępnianie, tu też się zgadzam co do intencji, w formacie, który jest najbardziej efektywny, wykorzystywany, jest celem. I jeśli celem jest to, żeby dialog społeczny czy publiczny był traktowany przez obydwie strony jako metodę wymiany wiedzy, pozyskiwania, uzupełnienia wiedzy, w szczególności oczywiście przez stronę publiczną, to przyznaję się, że nie rozumiem takiej, może źle chcę powiedzieć, że nie rozumiem konsekwencji. Nie wiem, czy słusznym jest konsekwencja i powtarzalność oczekiwania silnego sformalizowania tej procedury dialogu. Także w dzisiejszych wystąpieniach pojawiło się to oczekiwanie, ustawa o konsultacjach, skodyfikowanie zasad konsultacji. Powiem Państwu, dlaczego nie rozumiem. Dlatego, że wydaje mi się, że ważne jest to, żeby ten dialog był dialogiem prawdziwym. To znaczy, żeby była platforma, był dostęp do informacji, było miejsce, gdzie ten dialog się toczy i żeby ten dialog nie był tylko odfajkowywaniem wymogu formalnego, tylko żeby służył stronie publicznej do zweryfikowania lub uzupełnienia swoich informacji. A jeśli tak, to wydaje się, że w naszym wspólnym interesie jest to, żeby zadbać o jakość tego dialogu, a nie o to, jaka jest formalna podstawa jego prowadzenia. Ja kiedyś prowadziłem długie rozmowy także z niektórymi osobami, które są tutaj na sali, z panią przewodniczącą na czele, na temat tego, czy stary regulamin statuował dostatecznie mocno regułę konsultacji społecznych, czy nie. I też powtarzałem, i też mogę powtórzyć to na bazie nowego regulaminu w pracy Rady Ministrów, który będzie stosowany od stycznia, który ten moduł inaczej redaguje, utrzymując w moim przekonaniu zasady, że istotą nie jest to, czy my będziemy się chcieli pokusić na wzmocnienie formalnego zapisu. Istotą jest to, czy przepisy, które są źródłem, formalnym źródłem istnienia tego obowiązku, są realizowane i jaka jest jakość tej realizacji. Cóż mi z tego, gdyby sobie wyobrazić, że uchwalimy ustawę o konsultacjach czy o czymkolwiek, tu się otwiera stary problem, co by miało być treścią tej ustawy, bo ja uważam, że obowiązki strony publicznej są uregulowane i wychodzi mi na to, że treścią tej regulacji byłaby tak naprawdę, czy przedmiotem tej ustawy byłaby tak naprawdę regulacja tej strony publicznej, co chyba by było jakimś paradoksem, bo to nie to powinno podlegać kodyfikacji. Cóż mi z tego, że mielibyśmy taką ustawę, gdybyśmy na chwilę założyli, że jakość realizacji tej ustawy byłaby taka, jak tego procesu dialogu był, jaki on jest dzisiaj. Co byśmy uzyskali, poza taką przykrą konstatacją, że mamy ustawę, a jakość się nie zmieniła. Ja uważam, że powinniśmy dążyć do tego, żeby jakość była wyższa i większa. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że samo uchwalenie ustawy przesądza o tym, że wykonanie tej ustawy się, czy wykonanie tej procedury wynikającej już z ustawy się poprawia. Tylko to mi się nie łączy logicznie z tezami, które stawiacie Państwo na przykład w odniesieniu do ustawy o dostępie do informacji publicznej, która jest skodyfikowana, a spotyka się z szeregiem zarzutów, których część na pewno trudno uznać za nieuprawnione. Więc w moim przekonaniu akcenty powinniśmy stawiać na narzędzia, równość dostępu, równe traktowanie podmiotów, które w tym procesie mogą uczestniczyć i prawdziwość tego procesu. I uważam, że największym, ten pierwszy moduł jest związany tak naprawdę z wyzwaniem organizacyjnym i ekonomicznym po stronie administracji, jest w toku. Drugi jest moim zdaniem dużo poważniejszy, bo jest związany ze zmianą wiedzy i mentalności osób, które po stronie publicznej ten dialog prowadzą i za niego odpowiadają. I przyznam się, także jako osoba, która styka się z nową kadrą urzędniczą w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, w ramach tak zwanej aplikacji legislacyjnej, którą my w RCL prowadzimy, że to jest moim zdaniem największe wyzwanie. Uświadomienie urzędnikom, którzy obsługują ten proces, że dialog jest w ich interesie, bo dobrze poprowadzony, ale także oparty o ich własne kompetencje, może ich wzbogacić.
prawdziwą jest teza, chociaż nie chcę jej generalizować, że jakaś część administracji chowa się, boi się tego dialogu, łatwiej jest się nie pytać, żeby się przypadkiem nie dowiedzieć, że nie wiem albo że nie wiem wszystkiego. Jak nie zadaję pytań, to nie podlegam weryfikacji. Jak je zadaję, to muszę sobie umieć z tymi odpowiedziami, które otrzymałem, poradzić. I wydaje mi się, że to jest... Wydaje mi się, że to jest ten obszar, który jest chyba ważniejszy niż to sformalizowanie samej ścieżki tego dialogu. I krótko się chcę jeszcze odnieść, bo rozumiem, że formuła jest taka, że po tych wypowiedziach panelowych ma być jeszcze rozmowa, więc już będę starał się konkludować tą moją wypowiedź pierwszą. Ale miałem okazję wysłuchać wystąpienia pani Grażyny Czubek, jeśli dobrze rozumiem, która prezentowała także tezy związane z efektywnością systemu kontroli w państwie i realizacją różnego rodzaju rekomendacji. Pani przywoływała tutaj Najwyższą Izbę Kontroli. I no, trochę wykorzystam przewagę w tym sensie, że ja kilka lat w Najwyższej Izbie Kontroli spędziłem. W związku z tym znam to od strony także takiej bardzo praktycznej. Dla mnie to jest dobry przykład na to, jak łatwo jest ulec takiej pokusie sformułowania rekomendacji, która gdyby ją przyjąć dosłownie, byłaby niezgodna, jak mi się wydaje, z intencją autorów raportu. Bo po pierwsze, ustrojowo, czy zgodnie z regułami formułowania tego, co jest celem kontroli, to kontrola jest po to, żeby zweryfikować poprawność badanego stanu i sformułować rekomendacje. Natomiast nigdy kontrola nie może elementem kontroli, a Izba jest instytucją kontrolną, klasycznie kontrolną, tak jest ustrojowo opisana. Nigdy elementem uprawnień kontrolnych nie jest uprawnienie do wiążącego zobligowania tego, kogo kontroluje, do realizacji moich wyobrażeń. Bo wtedy zaciera mi się granica między tym, kto kontroluje, a tym, kto nadzoruje. Nadzorujący jest tym, który ma prawo wpływać wiążąco. NIK nie jest i nie ma być instytucją zarządzającą administracją. NIK ma kontrolować administrację i formułować rekomendacje. I tak to robi. Nie jest tak, że zalecenia pokontrolne NIK-u mogą nie być wykonywane. One mogą nie być wykonywane, jeśli szef danego urzędu odpowie NIK-owi, dlaczego takiej rekomendacji nie uwzględnia. Musi na piśmie to wyjaśnić. To jest jego odpowiedzialność. Na tym polega rozdzielenie tych ról. Ja jestem w tej chwili w sytuacji takiej, w której z kontrolera przeszedłem na obszar bycia kontrolowanym i mi się zdarzyło napisać do Najwyższej Izby Kontroli, że rekomendacji tej wynikającej ze stanu kontrolnych nie wykonam, ponieważ i uczciwie wyjaśniam dlaczego. Na samym końcu mówię dlatego, że ja za tę instytucję odpowiadam. Jeżeli źle nią zarządzam, to mam swojego przełożonego, który może tę ocenę odpowiednio wyartykułować, łącznie z tym, że zmieni tego zarządzającego. Natomiast jeżeli ja bym miał wykonywać literalnie zalecenia kontrolerów w NIK-u, to byśmy się zamienili rolami. A oni za te instytucje, której ja przewodniczę, nie odpowiadają. Trochę podobnie, bo to jest tylko pretekst, to jest ta prowokacja, proszę wybaczyć, akurat pani prezentację w tej części zwróciła moją uwagę. Proszę tego nie brać do siebie, natomiast ja to czynię jako pretekst do zaprezentowania problemu związanego z tym, że NIK formułuje także tak zwane wnioski de lege ferenda, czyli sugestie zmiany w prawie. Pani przywoływała liczby, z których wynika, że wykonywanie tych wniosków jest dalece ograniczone i także prezes Kwiatkowski ostatnio publicznie o tym mówił, że ma z tym kłopot. Tylko to jest związane z dwiema kwestiami. Po pierwsze jest kwestia profesjonalności tych wniosków, czyli tego, czy one są na pewno zawsze realizowalne dokładnie w taki sposób, jaki Izba je formułuje. A po drugie to jest kwestia tego, co Państwu ilustrowałem na przykładzie problemu szefa urzędu kontrolowanego. NIK może formułować rekomendacje i ma prawo badać, czy obszar, który kontrolował w następnej kontroli się poprawił, czy nie. I jak się nie poprawił, to może sugerować, gdybyście uwzględnili nasze rekomendacje, to może by było lepiej. Ale NIK nie jest prawodawcą. Nie możemy dopuścić do takiego schematu myślenia, że ten, kto kontroluje, będzie formułował rekomendacje, które są wiążące, bo to są tylko rekomendacje, to są tylko sugestie. Uważamy, tak to się do tego sprowadza w wypowiedniku, że ten obszar nieprawidłowości można by wyeliminować, gdybyście uwzględnili sugestie zmiany w prawie taką to a taką. Ale ten, kto za ten obszar odpowiada, musi wziąć odpowiedzialność za decyzję właśnie. Zmieniam to prawo, albo reaguję w inny sposób. Albo się nie zgadzam z oceną. Wracam do tego, czym jest kontrola.
pokazuję Państwu tylko na delikatność tego rozróżnienia pomiędzy tym, co jest obszarem sugestii, a tym, co jest obszarem odpowiedzialności za rozstrzygnięcie, które zapada. Wątków jest tutaj bardzo wiele, ale w dyscyplinie, w związku z tym, że nasz panel jest wieloosobowy, na ten moment zakończył, licząc na to, że może jeszcze w odpowiedziach na pytania uda się później. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, my chcielibyśmy, żeby nasz panel był żywy, w związku z tym zależy nam może na większej ilości, ale krótkich wypowiedzi. Dlatego przed oddaniem głosu każdemu z Państwa chciałabym zadać pytania, które przygotowali autorzy naszego raportu. I kto z Państwa będzie czuł się na siłę odpowiedzieć na te pytania, to poproszę, a potem będzie czas jeszcze na ewentualny taki ogólny stopień. Pytanie dotyczące dostępu do informacji publicznej brzmi następująco. Według badań ponad połowa jednostek samorządu terytorialnego i prawie 30% urzędów administracji centralnej nie odpowiada na wnioski o udostępnienie informacji publicznej lub odpowiada z dużym opóźnieniem. Istotnym problemem jest również udzielanie informacji wymijającej lub niepełnej. Czy w związku z tym planowane jest prowadzenie działań promujących jawność wśród administracji publicznej oraz czy, a jeśli tak, to jakie kroki będą podjęte w celu egzekwowania prawa do informacji publicznej? Czy ktoś z Państwa chciałby na to pytanie odpowiedzieć? Proszę bardzo, pan minister. Proszę bardzo, pan dyrektor. Dziękuję uprzejmie. Wszystkim, jeżeli można, zanim na to pytanie odpowiem, chciałem w imieniu pana ministra Trzaskowskiego bardzo podziękować za zaproszenie. Pan minister, gdyby się oczywiście tutaj chętnie pojawił. Jest to ten pierwszy okres pracy pana ministra, teraz jest zajęty bardzo wieloma sprawami. Minister jest oczywiście otwarty na wszelką współpracę i wychodzi z założenia, że to jest takim mottem dla naszego całego ministerstwa, że poznacie nas po naszych czynach, a nie tylko i wyłącznie po deklaracjach, które składamy, także poza oczywiście tym, co tutaj ja będę też deklarował, co mamy zamiar zrobić, to na razie nie będziemy podpisywać żadnych deklaracji w najbliższym czasie, co oczywiście nie oznacza, że nie uważamy, że nie powinniśmy być członkiem tego partnerstwa. Odpowiadając na to pytanie, na ilość tych składanych wniosków i brak odpowiedzi. Proszę Państwa, faktycznie taki problem się pojawia i tutaj wydaje mi się, że problem jest w praktyce. Ciężko jeszcze w jakiś sposób zmienić przepisy ustawowe po to, które by gwarantowały podwyższenie ilości tych odpowiedzi. Wydaje mi się, że w większości przypadków to taką główną przyczyną, o czym mówię, ponieważ mam tam też swoje grzechy nieudzielone w kilku sytuacjach odpowiedzi na dostęp do informacji publicznej, ale za każdym razem muszę się przyznać Państwa, że to było to, że wniosek nie trafił na odpowiednie biurko. Tak? To jest taka bardzo prozaiczna przyczyna, ale naprawdę to jest w wielu przypadkach i to jest jedyny przypadek, który jest oczywiście, należy z nim walczyć, ale no, jest takim do zaakceptowania, ponieważ każdemu się zdarza, że z tych spraw jest to dość dużo i to wszystko nie trafi do odpowiedniego urzędnika, żeby taką odpowiedź mógł udzielić. W ogóle, proszę Państwa, dyskusja i promocja dostępu do informacji publicznej jest oczywiście jak najbardziej pożądana. My ze swojej strony będziemy się w to bardzo mocno angażować. Organizujemy różne okrągłe stoły, różne debaty. Próbowaliśmy, proszę Państwa, tą debatę też podjąć pomiędzy samorządem terytorialnym a rządem. Stworzyliśmy taką linię demarkacyjną, linię współpracy. Ten dialog jest bardzo skomplikowany, bo w ogóle jak w każdej dyskusji jest ciężko zwrócić kogoś uwagę na taki delikatny problem. Jak się już ktoś zwraca uwagę, to z reguły też jest problem, żeby ta osoba słuchała, bo z reguły nie słucha. Jak słucha, to też ta osoba nie za bardzo rozumie, jak rozumie, to nie pamięta, jak pamięta, to nie stosuje. No to jest takie koło, tak? To nie zawsze, szczęśliwe. Natomiast ze swojej strony to chciałem absolutnie zadeklarować, że będziemy starali się tą debatę podnosić, zainteresować jak najwięcej urzędów dostępu do informacji publicznej. Wydaje mi się, że takim dobrym momentem do tego będzie to, że zostały przyjęte w tym roku, w czerwcu, nowelizacja dyrektywy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
jest, przygotowujemy już pewne założenia, projekt założeń do nowelizacji naszej ustawy o dostępie do informacji publicznej. W związku z tym na pewno będzie debata wokół tej nowelizacji. I może już niewiele osób z Państwa pamięta, ale też wydaje mi się, że było gigantyczną debatą na temat w ogóle nie tylko dostępu do informacji publicznej, ale na temat w ogóle dzielenia się zasobami publicznymi. Na początku tego roku był taki projekt założeń do ustawy o otwartych zasobach publicznych, który spowodował, że przez grube tygodnie, jak nie miesiące, temat zasobów publicznych i dostępu do informacji publicznej nie znikał praktycznie ze stron żadnych gazet, gdzie powiedzieć pierwszych to znikał, ale przez dobre 3 miesiące o niczym innym ja przynajmniej nie słyszałem, tak? Faktycznie oczywiście jestem, mówię to, mam odbiór i byłem to bardzo zaangażowany i na to patrzę subiektywnie, natomiast do późnej wiosny był to temat, który bardzo zaangażował społeczeństwo i też promował w jakiś sposób dostęp do informacji publicznej. Pytanie dotyczące otwartości danych. Jakie działania związane z otwartością danych przewidziane w strategii Sprawne Państwo 2020 zostaną zrealizowane w roku 2014? Czy nowe systemy administracji będą robione z myślą o tym, że dane w nich zawarte będą w przyszłości udostępniane do ponownego wykorzystania przez systemy prywatne użytkowników? To proszę. Następne już nie będą wyłącznie do rządu. Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o takie szczegółowe odpowiedzenie na temat strategii Sprawne Państwo, nie potrafię tego teraz zrobić, musiałbym się jej jeszcze raz dokładnie przyjrzeć. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o samo udostępnianie zasobów publicznych, mówili informacji publicznej tylko i wyłącznie, no to proszę Państwa jest, tak jak powiedziałem, po pierwsze będzie nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej i implementacja dyrektywy, a może jeszcze wcześniej, to jest, będzie po drugie, po pierwsze w marcu wchodzi, proszę Państwa, w życie, 10 marca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej, która właśnie wprowadza nowe zasady działania Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej i Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej. W najbliższych dniach, bo to już będzie udostępnione do uzgodnień międzyresortowych, także uzgodnień społecznych i wydaje mi się, że do wszystkich organizacji, które tutaj są na sali, ten projekt trafi. Projekt rozporządzenia o warunkach technicznych Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej, a kilka dni później, czy tam tygodni, czy tam tydzień później trafi też do uzgodnień projekt rozporządzenia określający zasoby, które do tego Centralnego Repozytorium będą umieszczane. Także naszą ideą jest to, żeby właśnie na początku marca już to Centralne Repozytorium działało i było właśnie udostępniane, te Państwo ocenią, czy ten sposób, który my wybraliśmy na uruchomienie tego portalu będzie taki, jak czy spełnią Państwo wymagania. Będziemy się absolutnie starali, żeby właśnie to, co jest najważniejsze, a więc żeby te dane były udostępniane przez aplikację API oraz żeby one były przygotowywane tylko i wyłącznie w takiej formie, żeby to był właśnie ten odpowiedni standard, a więc format do odczytu, format do maszynowego odczytu. Powinni jednak ten standard możliwy do wykorzystywania i do ponownego wykorzystywania. I proszę Państwa, oczywiście to nie jest koniec, tak? Ponieważ po tym jak już to Centralne Repozytorium Informacji Publicznej będzie działać, to my nie kończymy tymi pierwszymi dwoma rozporządzeniami swoją działalność. Będziemy mieli w końcu jednolite standardy do tego Centralnego Repozytorium i będziemy starali się w procesie legislacyjnym, także przy użyciu Komitetu Rady Ministrów do spraw cyfryzacji, wymuszenie, żeby w każdym projekcie rozporządzenia i ustawy były, jeżeli będzie w ogóle w jakiś sposób będą dane generowane, czy pozyskiwane, czy przetwarzane, czy tylko i wyłącznie zarządzanie swoimi danymi, które już są, żeby one spełniały wymagania Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej. To jest gigantyczne zadanie, które przed nami stoi. Pan minister Rafał Trzaskowski ogłosił to już bardzo wyraźnie na pierwszym komitecie, na którym był, że właśnie zaczynamy pracę na Centralnym Repozytorium, przechodzimy w tą fazę, w którą właśnie publiczniamy pracę na Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej i poprosił wszystkich
członków komitetu, żeby zastanowili się, które dane mogą nam przekazać i w jakim czasie ewentualnie dane, których obecnie nie posiadają, będą mogli przekazywać do tego centralnego repozytorium. I spodziewamy się tego, że czy te załączniki, których na razie jest, nie pamiętam, chyba 4 czy 5 do tego projektu rozporządzenia, które określają zasoby informacji publicznej i zasoby, które będą się dawały do tego centralnego repozytorium, i one będą rosnąć, tak? Nam będzie zależało nawet, żeby już opisać w tych jak najwcześniejszej fazie konkretne zasoby. Niech te daty wejścia w życie tych konkretnych zasobów będą późniejsze, na przykład, nie wiem, nawet w 2015 roku. Ale żeby już było wiadomo i żeby już urzędy, organy ministerstwa planowały swoje działania do udostępnienia tych informacji publicznych. To jest taki nasz bardzo ambitny plan, a właśnie to, że będzie to wynik, że ten plan będzie wynikał z rozporządzenia, no będzie tutaj bardzo mocno nas jako, w szczególności nas jako ministerstwo, a przez to inne resorty będzie mobilizował do konkretnego działania i do tego, żeby przetwarzać, gromadzić dane w odpowiedni sposób. Ponieważ to jest tak, jak się już raz uporządkuje się pewien, przyjmie się pewien standard, to później już to nie wymaga żadnych większych inwestycji, no bo żadnych to może nie zawsze, ale bardzo często te inwestycje są już później minimalne. Pan premier Balak. Po pierwsze, zastanawiam się, czy w dzisiejszych czasach myślenie o takim centralnym repozytorium jest słuszne, czy nie należałoby bardziej mówić o wspólnych standardach, otwartych formatach dokumentów i otwartym dostępie do zasobów u źródła, bo obawiam się, że takie przesyłanie do repozytorium za jakiś czas będzie wywoływało różnorodne dane w różnych miejscach. Natomiast chcę powiedzieć, że to jest bardzo trudne do przełamania, bo pamiętam, że w 2007, kiedy zaczynałem pracę w rządzie, to miałem taką sytuację, że Ministerstwo Gospodarki udostępniało szeregi czasowe dotyczące tam na przykład PKB i innych parametrów odpłatnie. Zapytałem się, dlaczego odpłatnie, dlaczego nie mogą tego udostępniać właśnie w sposób otwarty, nieodpłatnie. No, była trochę konsternacja, no, ale uznano, że to jakieś przynosi przychody dla gospodarstwa komunistycznego, więc trochę czasu trwało, zanim udało się przełamać te opory, że takie dane jak szeregi czasowe dotyczące parametrów gospodarczych to powinny być dostępne nieodpłatnie, bo to jest ważne dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, dla tych, którzy prowadzą pracę naukową i tak dalej. Udało się to złamać. Drugi ciekawy przypadek to dostęp do rejestrów państwowych, to znaczy w tym przypadku, gdy zrobili dużą migrację z rejestrów gminnych do rejestru centralnego, krajowego, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą. I dzisiaj można o firmie, czy o grupie firm, czy o kategorii, czy o sektorze uzyskać informacje bezpośrednio online. Nawet poszliśmy dalej, bo też była taka tarczka, że urzędnicy uważali, że trzeba ustalić jakąś odpłatność za roboczą godzinę, no i potem ustalić, ile roboczo godzin jest za opracowanie jakiegoś wyciągu z bazy danych, no i kasować potencjalnych uczestników. Ja mówię, że mamy ustawowy obowiązek udostępnić. Nie jest napisane w jakiej formie. Nie mamy obowiązku obsługiwać firmy w ten sposób, że wyjmujemy z bazy danych na przykład tych wszystkich, którzy są zainteresowani przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na terenie jakiejś gminy. I koniec tej dyskusji był taki, że nie wiem, czy jest dalej dostępny, ale jak odchodziłem, to był dostępny, była dostępna pełna baza danych dotycząca wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą. Czyli bez żadnych kosztów można było sobie ściągnąć, wyselekcjonować, wyłowić. Prowadzi to do dobrych efektów, bo na przykład na mojego maila, kiedy założyłem działalność gospodarczą, wpływają na przykład oferty dotyczące różnych usług dla mojej firmy. No ale to prowadzi też do ciekawych patologii, ponieważ są z kolei spryciarze, którzy przysyłają do tych, co założyli działalność gospodarczą, taki wniosek, że oni wpiszą do rejestru, który będzie takim rejestrem skierowanym do całego świata, no, ale to kosztuje drobne tam 120 zł. I tu okazuje się, że prokuratura jest bezradna, bo uznaje, że no, to jest niska szkodliwość czynu, tyle tylko, że jak to jest taka masówka, no to niektórzy zrobili sobie z tego sposób na życie. No, oczywiście w czasie, kiedy jeszcze w Ministerstwie Gospodarki prowadziliśmy działania represyjne polegające na tym, że z kolei te firmy, które prowadziły taką działalność, były w szczególny sposób kontrolowane i nadzorowane i sprawdzane, czy
prowadzą tą działalność legalnie, czy na przykład od tych opłat płacą podatek VAT, bo to jakby nie było, była usługa jakiegoś rodzaju, no więc należało zapłacić podatek VAT. Nawet jak to pismo nie miało charakteru faktury, to de facto było fakturą za taką usługę. Natomiast kolejnym elementem to jest sprawa praw autorskich. Tu znowu promowanie takiego podejścia, że jest to, że wszystkie dokumenty urzędowe nie mogą mieć praw autorskich, a takie nawet nieurzędowe produkty różnego rodzaju opracowania, no dobrze by było, że skoro zostały wytworzone za środki publiczne, no to są prezentowane w formacie Creative Commons, to znaczy, że trzeba zaznaczyć z jakiego źródła, ale są otwarte do wykorzystania bez żadnych limitów. I taką politykę w Ministerstwie Gospodarki wprowadziliśmy. W każdym razie, jeżeli chodzi jeszcze o tą kluczową sprawę, to wydaje mi się, że bardzo ważne jest promowanie wspólnych standardów, wspólnych formatów, formatów otwartych, tak jak tu było w wstępnych prezentacjach powiedziane, bo dzięki temu użytkownicy będą w stanie wykorzystać te informacje dużo łatwiej niż wtedy, kiedy to będzie w taki bardzo powolny sposób koncentrowane w jednym miejscu. Ja rozumiem, że pan dyrektor chce jeszcze uzupełnić krótko, tak, ale prosiłabym krótko, ponieważ... Tylko jedna słowa, jeśli chodzi o centralne repozytorium, on się nazywa centralne, natomiast jego ono będzie oczywiście też przechowywało centralnie pewne dane, ale ideą i taką główną tego jest tego centralnego repozytorium jest to, żeby właśnie zbierać dane, które będą docelowo, które będą cały czas przechowywane przez podmioty, które są odpowiedzialne za te dane i przekazywane tylko poprzez to centralne repozytorium na podstawie, na zasadzie linków innym podmiotom. Także faktycznie to nie będzie centralne, zamiast jest nazwy, centralne jest to, żeby były te same standardy, to nam bardzo ułatwi i żeby było jedno miejsce do wyszukiwania, które będzie ułatwiało pracę. Trzecie pytanie właściwie skierowane jest do opozycji. Dotyczy ono mianowicie programu przeciwdziałania korupcji, który powstaje czwarty rok. I jeżeli nawet zostanie przyjęty, to zostanie przyjęte tuż przed wyborami. Nasze pytanie jest takie, jaka będzie szansa na realizację go, gdyby po wyborach okazało się, że jest zmiana rządu. Pytanie jest chyba nie całkiem bezpodstawne, ponieważ poprzedni program, który został przygotowany przez rząd Marka Belki, był realizowany przez 3 rządy i były spore problemy z realizacją. W związku z tym to pytanie do Państwa, którzy opozycję aktualną reprezentujecie. Może Pani poseł. Proszę Państwa, korupcja niszczy państwo, niszczy gospodarkę. Właściwie w każdej dziedzinie jest czymś szkodliwym i dlatego opracowanie takiego długofalowego programu antykorupcyjnego jest niezbędne, jest potrzebne. I powinno być tak opracowane, żeby bez względu na to, jaki rząd będzie sprawował swoje funkcje, żeby ta polityka antykorupcyjna, ta długofalowa była stosowana. I tak z pewnością powinno być przy zmianie władzy. Według danych, ostatnich danych Centralnego Biura Antykorupcyjnego, korupcja w stosunku do 2012 roku wzrosła i to dość znacząco, co by świadczyło o tym, że to, co od 4 lat jest przygotowywane, jest po prostu martwe. W związku z tym, że ja pracuję w Komisji Regulaminowej, w Komisji Etyki, chciałabym skorzystać, żeby powiedzieć parę słów właśnie na ten temat, bo Państwo w swoim raporcie poruszaliście sprawę oświadczeń majątkowych, była także mowa o konflikcie interesów, a także mowa o tym, że obywatele powinni mieć większy wpływ na proces stanowienia prawa i tym te komisje się mniej więcej zajmują. Pełna zgoda. Otóż oświadczenia majątkowe powinny być jawne, ale oświadczenia majątkowe powinny być jasne, czytelne. To powinien być ten sam druk dla wszystkich. A dzisiaj mamy taką sytuację, że posłowie wypełniają zupełnie inne oświadczenie niż na przykład samorządowcy, co powoduje taki zgrzyt, że kiedy ktoś zestawi ze sobą małżeństwo, z których jedno jest samorządowcem, a drugie jest posłem, to będzie miał zupełnie inne dane. Pytanie,
który z małżonków kłamie. Otóż żaden, po prostu wymaga się innych informacji. To należy bezwzględnie zmienić. Muszę Państwu powiedzieć, że w tej chwili pracujemy nad tym i prace zbliżają się do końca, nad nowym drukiem oświadczenia majątkowego, no ale to będzie wymagało zmian w regulaminie Sejmu i zobaczymy, czy będzie zgoda pozostałych klubów parlamentarnych. Druga kwestia związana z procesem stanowienia prawa. Otóż Państwo mówiliście, tutaj to się wiąże też z korupcją. Cały czas mówię w tym kontekście kontynuowania polityki antykorupcyjnej przez ewentualnie następne rządy. Otóż proszę Państwa, ja muszę powiedzieć, że wpływ obywateli na proces stanowienia prawa praktycznie jest żaden. Pamiętacie Państwo, kiedy wybuchła afera korupcyjna, padło słowo lobbying i w takim powszechnym mniemaniu lobbying kojarzył się z czymś złym, z czymś patologicznym, co należy skompromitować. Otóż lobbying jest czymś bardzo pozytywnym, bo to jest sposób kontaktowania się społeczeństwa z władzą i wpływania na tę władzę. I dzisiaj mamy ustawę o lobbyingu, która jest całkowicie martwa. I to, co najistotniejszego dzieje się w Sejmie, proszę Państwa, dzieje się na komisjach, a właściwie na podkomisjach. Podkomisje, które nie są nagrywane, nie są rejestrowane, gdzie zgłaszane są poprawki nie wiadomo przez kogo, ale muszą być przejmowane przez posła. I często się okazuje tak, że projekt ustawy, który wpływa do Sejmu, jest zupełnie innym projektem niż ten, który z Sejmu wypływa. Nikt nie wie dlaczego, kto zgłaszał poprawki, na jakim etapie. W związku z tym, już kończąc, ja nawet zajęłam się przygotowaniem projektu ustawy o zasadach stanowienia prawa. On nawet wpłynął do Sejmu, uzyskał druk, ale ja musiałam go wycofać, powiem dlaczego. Dlatego, że okazało się, że wszyscy mówili, że on jest niekonstytucyjny, bo nie wystarczy wprowadzić takiej ustawy. Trzeba dokonać zmian w wielu rozporządzeniach, ustawach, a przede wszystkim w regulaminie Sejmu. I tutaj, proszę Państwa, posłowie opozycji naprawdę mają niewiele do powiedzenia. Jeśli większość parlamentarna powie, że nie, to nie, ponieważ jestem legalistką i lubię, żeby to, co przygotowuję, lubię. Czuję się z tym dobrze, jeżeli wiem, że to ma umocowanie w Konstytucji. Wycofałam ten projekt, co nie oznacza, że nie będziemy nad nim pracować, ale to będzie wymagało także zmiany po drodze paru innych ważnych dokumentów, w tym takiego dokumentu podstawowego, jakim jest regulamin Sejmu. Kończąc, chciałam powiedzieć, że oczywiście, jeżeli będzie byłaby zmiana rządu, jako opozycja deklarujemy, że polityka antykorupcyjna musi być realizowana. Ona nie powinna się zmieniać pod warunkiem, że jest akceptowana i przygotowana długofalowo. Dziękuję. Ja trochę wrócę do tego oczekiwania na otwarte rządy, jeżeli można. Oddam głos różnej wypowiedzi, ale... Odejdę do tej korupcji, bo nie jestem ekspertem w tych sprawach, a nie pracuję nad tymi przepisami. Natomiast, ponieważ tutaj było bardzo wiele takich technicznych wypowiedzi przedstawicieli rządu, ja bym chciał wrócić do głównej filozofii dotyczącej otwartości tak naprawdę administracji publicznej czy administracji państwowej, bo to po pierwsze wpływa na to, że mamy lepsze stanowienie prawa, po drugie mamy przejrzystość decyzji, po trzecie mamy lepszy dyskurs w polityce, a po czwarte możemy też zarabiać pieniądze, jak się okazuje, co wyliczyła Unia Europejska bardzo skrupulatnie. Filozofia jest taka, bo w pierwszym pytaniu był taki przykład, że ponad, jeżeli dobrze pamiętam, ponad 30% urzędów samorządowych tak odmawia, choć nie wywiązuje się, czy ponad połowa, przepraszam bardzo, nie wywiązuje się z tego, bo prawda jest taka, że przykład idzie z góry, szanowni Państwo. Otóż możemy napisać najlepszą strategię dotyczącą wypychania danych, otwartości, tak, zasobów, wszystko tak możemy napisać. Problem polega na tym, że jak nie będzie wiarygodnego przywództwa politycznego, to się nie uda. A dziś nie mamy wiarygodnego przywództwa politycznego w tym zakresie, no bo zobaczcie, co się wydarzyło. Donald Tusk ukrywał raport Pitery, profesor Komorowski raport, czy dokumenty w sprawie, czy ekspertyzy w sprawie OFE, pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz nie chciała przekazać informacji dotyczących danych z ratusza i tak dalej. I to wpływa na to, że jeżeli od góry nie idzie tak naprawdę bardzo jasny, czytelny sygnał, że pokazujemy te dane, czy pokazujemy tak naprawdę informację, która jest dostępna, to nie będzie funkcjonować. To po pierwsze. Po drugie, ja też zmienił trochę filozofię, bo otwartości rządu nie świadczy, czy administracji nie świadczy o tym ilość dokumentów, które my pokażemy, czy damy do dyspozycji, tylko ilość, które utajniamy albo próbujemy ukryć. Kolejny problem, który zauważyłem i też pojawia się w tej codziennej dyskusji o otwartości, otóż jest taki, że przeciąganie na przykład w dostępie do ważnego dokumentu czy ważnej informacji
może być tak samo odebrane, jak i utajnienie. Ja podam jeden bardzo prosty przykład wywodzący się z Ministerstwa Gospodarki, kiedy moja komisja nie mogła doprosić jednego ważnego raportu na temat jednolitego systemu patentowego, który zlecił raport gospodarki, a to było bardzo ważne do podjęcia decyzji. Gdybyśmy nie otrzymali go, albo nie dopominali się, gdybyśmy go, to decyzje, które by podjął Sejm, albo podjęła komisja, mogły być już nieodwracalne i bardzo, bardzo niebezpieczne dla Polski, a szczególnie dla polskich przedsiębiorców, co ten raport mówił. Więc wracając jakby do głównej idei, jeżeli mówimy dzisiaj o otwartości administracji, otwartości rządu, ja bym zmienił filozofię. Znaczy, dla mnie jako obywatela powinno być tak, wszystko, co jest wytworzone przez administrację, jest dla nas. Natomiast jest bardzo oczywiście wąski, ale bym go bardzo mocno zarażał katalog informacji niejawnej, bo ja rozumiem, że są takie decyzje, czy takie dokumenty, które muszą być niejawne. Natomiast w Polsce ten katalog, czy te ustawy nawzajem się, czy te przepisy nawzajem się wykluczające, są dzisiaj niestety kluczące i do tego dotyka naprawdę bardzo wielu sfer. I jeszcze jeden wątek. Otóż Unia Europejska, mówiłem też o pieniądzach, Unia Europejska wyliczyła dokładnie ile używanie po raz kolejny używanie surowych danych mogłoby wpłynąć na gospodarkę. No to gdyby to przeliczyć na Polskę, to jest około miliarda euro rocznie. Tak, gdybyśmy ten system funkcjonował dzisiaj sprawnie, no to zobaczcie, jakie to są potężne pieniądze, które znajdują się w naszej gospodarce. I ostatnie zdanie co do dyskursu. Gdybyśmy mieli dostęp do tej wiedzy, tych danych, tych surowych choćby danych, też debata polityczna czy publiczna byłaby inna, bo byłaby oparta na faktach, nie na domysłach, nie na jakichś, nie wiem, plotkach czy informacjach. Oczywiście dla rządu, każdego rządu, tak? Czy obecnego, czy następnego, może to być niewygodne, no bo jeżeli ma się fakty, to z faktami trudno dyskutować, choćby ten raport przeze mnie wspomniany, który zleciło Ministerstwo Gospodarki. Więc to powinien być dzisiaj, na zdrowie, to powinien być dzisiaj absolutnie standard właśnie otwierania tych zasobów. I kończąc tą moją wypowiedź, bo premier Pawlak na to zwrócił uwagę. A czy powinniśmy iść bardzo odważnie i w jednym przynajmniej elemencie dotyczącym administracji rządowej i samorządowej? Dlatego, że ja uważam, i to absolutnie jestem do tego przekonany, że jeżeli z naszych podatków utrzymujemy te urzędy, jeżeli na to płacimy, jeżeli tam są zlecane ekspertyzy, tam są podejmowane decyzje, tam są tworzone dokumenty, to one są nasze. Ja mogę się dzisiaj zastanawiać faktycznie, o tym możemy rozmawiać i prowadzić debatę nad otwieraniem innych zasobów, na przykład telewizji publicznej czy radia publicznego, i tutaj możemy o prawach autorskich tak naprawdę rozmawiać. Natomiast to, co tworzy urzędnik, urzędniczka, to, co tworzy dany resort, tak, czy dany departament, jest nasze po prostu. Tak? O ile nie jest tajne, tak jak powiedziałem, w tym bardzo wąskim katalogu jakichś informacji niejawnych. I tak powinniśmy tę debatę prowadzić, bo możemy oczywiście mówić o różnego rodzaju systemach, informacjach, strategiach, tylko że ta debata, ja pamiętam pierwszą interpelację w tej sprawie, napisałem, że dobrze pamiętam, w roku 2009, a mamy 2013 to końcówka i stoimy, wydaje mi się, w tym samym miejscu. No może Karol dalej, przepraszam. Panie Burze, a to do pytania, co będzie z programem przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2020? Sytuacji, gdyby to Pan decydował o jego realizacji? Czy ja bym upraszczał wszystkie decyzje? Znaczy, czym prostsze decyzje administracyjne, tym mniejsza korupcja. Czym bardziej przejrzystość tak naprawdę pracy urzędów, to tym mniejsza korupcja. Tak? Czym mniej zagmatwane prawo, też tym mniejsza korupcja. Jeżeli jest dobry plan, jeżeli jest dobry program antykorupcyjny, tym bardziej powinniśmy go wspierać. To ponad podziałem politycznym, bo korupcja blokuje rozwój gospodarczy, korupcja blokuje podejmowanie decyzji, a tak naprawdę zajmuje się potem dyskutowaniem, który minister czy który urzędnik zawinił. Natomiast pani poseł zwróciła na jedną rzecz uwagę przy okazji lobbyingu, to pozwólcie państwo, przy okazji tej debaty o korupcji, znaczy tu bardziej apel chyba do premiera Pawlaka, i bo on był takim chyba pionierem takiej też debaty. Otóż my też musimy zmienić relacje między polityką a gospodarką, a biznesem. Znaczy, moim zdaniem w Polsce to jest tak naprawdę dzisiaj duży problem, że one zostały absolutnie zachwiane. To polityka, jak dzisiaj przyjdzie emeryt, emerytka, z tym szacunkiem dla tych osób oczywiście, trzeba im pomagać, to my chętnie tą pomoc wykazujemy.
Ale jak przyjdzie już przedsiębiorca, który ma jakiś problem swój, urzędowy, nie wiem jaki, już nie chcę wymyślać przykładów teraz na gorąco, i to polityk będzie się bał, a może za chwilę, albo to prowokacja, a może przyjdzie Centralne Biuro Antykorupcyjne, albo coś innego. My powinniśmy wspierać przedsiębiorców w własnych regionach, w których my funkcjonujemy jako posłowie, posłanki. Powinniśmy jako samorządowcy, powinniśmy też również jako państwo polskie na zewnątrz, poza granicami. Ja powiem wam szczerze, jak zauważyłem, kiedy Kerry zmienił swoją trasę po świecie i na jeden dzień przyleciał do Polski, chciałbym zobaczyć, jaki będzie komunikat. Jedno zdanie, które zabrzmiało mi bardzo głośno w moim uchu, było takie: amerykańskie firmy zbrojeniowe są bardzo dobre. Dlaczego? Dlatego, że 130 miliardów złotych na najbliższe 10 lat Polska chce wydać na modernizację armii. Co to pokazuje? To pokazuje, że tam bez względu kto rządzi. Dla amerykańskiego przemysłu rząd, czy najwyższa administracja jest po prostu przychylna i o tym lobbuje. Chciałbym, i to moje marzenie jest takie, i to też być może byłoby całkowicie inaczej, jeżeli chodzi o te przepisy antykorupcyjne, chciałbym, żeby tak samo robił polski rząd bez względu spod jakiej flagi czy legitymacji partyjnej będzie. Żeby coś takiego się działo. I to jest, myślę, też, przepraszam, to taki wątek poboczny trochę, ale być może dla Fundacji Batorego kolejny taki raport przygotować, taką debatę przeprowadzić, bo to myślę też ważny problem. Ostatnie pytanie, które przygotowaliśmy, na to pytanie już odpowiedział pan minister Berek, także to pozostałe państwa ewentualne pytanie. Dzieje się bardzo wiele w tej chwili, jeśli chodzi o próby unormowania procesu konsultacji, zwłaszcza w trakcie tworzenia prawa. Natomiast my postulujemy unormowanie go na poziomie ustawy. I jaki jest państwa stosunek do właśnie takiego pomysłu? Jak uważacie, na jakim poziomie na podstawie i przy pomocy jakich aktów prawnych powinno być unormowany ten proces? Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o konsultacje, to mamy szereg różnych rozwiązań i tu bardziej, tak ja się zgadzam z panem ministrem Berkiem, potrzebna jest dobra praktyka niż kolejne regulacje, choć być może w niektórych przypadkach mogą być przydatne. Posłużę się takim przykładem, no, mocno ugruntowanym, jeżeli chodzi o konsultacje i udział w procesie decyzyjnym, jak dialog społeczny i komisja trójstronna, która ma już ponad 20 lat historii, natomiast poległa nie na braku regulacji, tylko na braku dobrej praktyki, ponieważ jeżeli ustalenia z komisji trójstronnej zostały zakwestionowane, no to nastąpiła utrata zaufania i w tej chwili mamy taką oto koszmarną sytuację, że związki zawodowe się wycofały w ogóle z dialogu społecznego i na razie nie widać żadnego pomysłu, żeby ten dialog przywrócić, a nawet odnoszę wrażenie, że chyba niektórym politykom jest z tym dobrze, że po prostu tego nie ma, to znaczy nie o jeden kłopot formalnie się te wymogi daje spełniać, a prawdziwego dialogu nie ma. Tymczasem, jeżeli przywołać doświadczenie kryzysu z 2009 roku, to de facto po kryzysie doszło do ciekawego paradoksu. Otóż w dialogu autonomicznym, czyli pracodawcy i związki zawodowe, uzgodniono kilkanaście punktów takich zmian, które miały pomóc w przezwyciężaniu kryzysu, i rząd i parlament te zmiany wprowadziły. Trochę tam je kancelując, ale co do istoty rzeczy, te rozwiązania oparte były o porozumienie między pracodawcami a związkami zawodowymi i to było bardzo wygodne dla rządu i dla parlamentu, ponieważ zdejmowało odium, że wprowadza się jakieś drastyczne rozwiązania, bo związki w niektórych sprawach odpuściły, ale pracodawcy też w innych sprawach odpuścili takie, no, bardziej restrykcyjne działania. I efekt moim zdaniem jest tutaj bardzo ciekawym takim przykładem, jak przecież ugruntowanych regulacjach, bardzo obłożonych całą srebrą, praktyka po prostu zawiodła. Jedno odniesienie jeszcze do tych spraw związanych z korupcją. Otóż myślę, że za dużo się poświęca uwagi działaniom represyjnym, a za mało tworzeniu dobrej organizacji. Należałoby zadać pytanie, czy korupcja wynika wyłącznie i tylko z ułomności natury ludzkiej, czy też z pewnych problemów, że na przykład przepisy są niejasne, organizacja jest źle poukładana
I w moim przekonaniu pytanie, czy Polska jest państwem dobrego prawa, jest bardzo uzasadnione, bo mamy teraz choćby postulaty dotyczące prawa podatkowego, że co do struktury podatków jest to w porządku, natomiast co do przepisów szczegółowych wymagałoby to praktycznie napisania wszystkiego od początku, żeby to było przejrzyste i nie zakręcone tak, jak jest obecnie. I podchodząc do tego w ten sposób, na początku tych doświadczeń rządowych w 2007 roku, wychodząc z takiego trochę sloganu politycznego, żeby wprowadzać TQM zamiast TKM, wprowadziliśmy w Ministerstwie Gospodarki zarządzanie jakością razem z elementami przeciwdziałania korupcji. Pani Grażyna miała okazję to też recenzować, oceniać i przyczynić się do tego, żeby ten system był bardziej skuteczny. Powiem, że w czasie, kiedy była podejmowana decyzja o dziesiątkowaniu administracji, to znaczy, żeby zrobić taki ruch, że tam 1/10 administracji wyrzucimy na bruk, udało nam się w Sejmie przeprowadzić poprawkę, że dziesiątkowanie nie dotyczy instytucji, które wprowadziły zarządzanie jakością. Ale niestety Senat to odrzucił. Tutaj w ramach koalicji z kolegami z Platformy nie udało się dojść do porozumienia, bo ja mówię, że wprowadzenie tego typu mechanizmów dałoby naprawdę istotną zmianę jakościową, także w zakresie zarządzania urzędami. Dlaczego? No, z prostego powodu, bo jeżeli urzędnicy mają opisać swoje czynności, to nie jest tak, że jak ktoś się ukryje i nie pojawia się na korytarzu, to nikt o nim nie wie i może sobie tam spokojnie przesiedzieć 8 godzin i wrócić do domu niepokojony żadną pracą. Tylko on musi wykazać, że jest przydatny dla organizacji, że obsługuje jakiś proces, że obsługuje jakieś wnioski. A więc to jest też bardzo ważne z punktu widzenia skuteczności zarządzania. No ale niestety to się nie udało. Ja mogę powiedzieć, że w Ministerstwie Gospodarki, w kilku instytucjach takich jak na przykład Agencja Rezerw Materiałowych, te procesy udało się wprowadzić, czy nawet w KRUS-ie. A dla mnie było największą taką satysfakcją, że jak była ta słynna afera Amber Gold, to się okazało, że obsłużenie tego przypadku nastąpiło na poziomie dyrektora departamentu. Jak przeczytałem w gazetach, że Ministerstwo Gospodarki tam uznało to, tą firmę za dom składowy, no to mówię, no to teraz mam już całkowicie przechlapane. Ale potem się okazało, że dzięki temu, że ta organizacja była dobrze dostrojona, no to dyrektor departamentu skasował gościa, bo wziął z Krajowego Rejestru Karnego jego wyczyny i wykreślił go z ewidencji. Także do mnie nawet ta sprawa nie dotarła. Natomiast w tradycyjnie zorganizowanej organizacji, no odpowiedzialność urzędników jest jakaś tam, ale padłoby na ministra, że nie dopilnował, że było tam na przykład, nie było decyzji na czas, czy była decyzja nieprawidłowa. Myślę, że tutaj wprowadzanie systemu zarządzania jakością jako pewien element ładu organizacyjnego oraz doskonalenie prawa, żeby to prawo było przejrzyste, tak jak mówi tutaj pan poseł Napieralski, jest bardzo ważne, żeby nie tylko sprowadzać korupcję do działań represyjnych. I jedna drobna uwaga a propos tego raportu Deloitte'a o tym szkodliwości jednolitego patentu europejskiego. Otóż ten raport miał taki, mniej więcej taką konkluzję, wynikającą głównie z interesów rzeczników patentowych i skądinąd obiektywnie, może nawet i słuszną konkluzję, że no, doraźnie i krótkoterminowo lepiej jest kraść i podrabiać niż płacić za licencję, no bo to opłacenie za licencję kosztuje. I ja się z tym zgadzam, że krótkoterminowo to jest nawet rozsądne, natomiast w długiej perspektywie jednolity patent europejski to nie jest tylko interes Polski, ale całej Europy, ponieważ Europa przez brak tego patentu jest po prostu w gorszej zdecydowanie sytuacji niż Stany Zjednoczone, gdzie patent jest dużo tańszy i obejmuje całe terytorium. I tutaj myślę, że ważna rzecz, że jeżeli jest proces decyzyjny, to niektóre opinie owszem, powinny być pokazane i położone na stół, ale po zakończeniu procesu decyzyjnego, ponieważ jeżeli wszystko jest w trakcie otwierane, to koniec będzie taki, że administracja nie będzie zamawiała żadnych ekspertów. Bo te ekspertyzy są takie, że prezentują różne opinie i wtedy najbezpieczniej będzie
nie zamawiać żadnych ekspertyz, bo wtedy to będzie bezpieczniejsze. Nie będzie żadnych opinii i no, tu jest w każdym razie też ten pewien element pytania praktycznego, to znaczy kiedy można te informacje ujawniać, jeżeli się pracuje nad decyzją, nad rozstrzygnięciem. No, ale to już jest na odrębny temat. Chcieliby się odnieść do mojego normowania. W sprawie konsultacji społecznych w moim przekonaniu i na szczeblu centralnym, ale także samorządowym niestety nie jest z tym dobrze. I ja myślę, że to powinny być uregulowania ustawowe. Być może nie jakaś jedna odrębna ustawa, na pewno nowelizacja tych, które funkcjonują. Podam przykład, wysłuchanie publiczne. Proszę Państwa, no, wysłuchanie publiczne nie zawsze dochodzi do skutków, ponieważ często odmawia się zainteresowanym prawa do wysłuchania publicznego, ale jeśli ono się odbywa i tutaj bym unormowała też to ustawowo, to zadający pytanie albo występujący w trakcie wysłuchania publicznego nie otrzymują informacji zwrotnej. Rozjeżdżają się i nie wiedzą, jakie jest stanowisko rządu w kwestii, która dotyczy na przykład wysłuchania publicznego. Jeśli chodzi o konsultacje społeczne na tym szczeblu samorządowym, no z przykrością muszę stwierdzić, że mamy bardzo wiele interwencji, wśród których są takie oto opinie, że samorządy nie chcą konsultować ważnych dla społeczności lokalnych kwestii. W związku z tym myślę, że mimo, że mamy ustawę o dostępie do informacji publicznej o udziale społeczeństwa, to jednak te ustawy też są martwe. Ja podam przykład. No są, jest taka informacja, że w ważnych kwestiach informuje się obywateli, to jest forma konsultacji społecznej, poprzez wywieszenie informacji w urzędzie albo zamieszczenie jej na stronie internetowej. Proszę Państwa, na wsiach bardzo wielu ludzi nie ma w ogóle dostępu do internetu, albo dojechanie do siedziby urzędu stanowi naprawdę nie lada problem. W związku z tym ja bym rozszerzyła, i Państwo zresztą chyba z tego, co pamiętam, w swoim raporcie też o tym mówicie, miejsca, gdzie te dokumenty, które podlegają konsultacji, powinny się znajdować, więc nie tylko w urzędzie, ale też w miejscu, które jest dostępne dla mieszkańców, tak żeby ta konsultacja społeczna nie była fikcją. Także podsumowując, uważam, że powinno to być jednak ustawowo regulowane. Jeżeli nie w osobnej ustawie, to w tych, które są dzisiaj, ale które tego elementu, o którym mówiłam, nie zawierają. Trzeba by było to zmienić. Dziękuję. Chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o konsultacje, minister administracji i cyfryzacji przyjął w tym roku kodeks dobrych praktyk, konsultacji, 7 zasad konsultacji. Staramy się te zasady promować tak, jak to jest tylko możliwe. One wiszą na naszej stronie. Wszystkie projekty, które są przygotowywane w ministerstwie, są dokładnie według tego kodeksu, bardzo twardego. Ten kodeks był przyjęty po Kongresie Wolności w Internecie, tam razem z organizacjami pozarządowymi został opracowany, przyjęty przez nasze ministerstwo i przez naszą komisję, podpisany przez naszego ministra i jest promowany tak, jak jest tylko możliwe. Proszę Państwa, ja myślę, że jeżeli Państwo myślicie o bardziej skutecznym oddziaływaniu tego raportu czy tego typu opracowań, to trzeba wziąć pod uwagę te realia, które są, że dzisiaj problemem w polityce nie są programy polityczne, programy działania, tylko programy reklamowe, na ogół nastawione na reklamowanie opakowania, nawet nie produktu. I w tej sytuacji, jeżeli ma to być skuteczne i jakoś oddziaływać na tą rzeczywistość polityczną, to wydaje mi się, że dobrze byłoby, żeby Państwo na przykład na bazie tej metodologii, którą tu zaprezentowaliście w tych ocenach, zrobili taką ocenę czy ranking instytucji z punktu widzenia kryteriów otwartości. To znaczy, żeby to był taki ranking, jak ja pamiętam, jakie podniecenie zawsze było przed publikacją na przykład Doing Business i tam awans o jedną pozycję czy spadek o dwie, to było takie podniecenie, że szok. A tutaj może wywoływać to też bardzo ciekawą presję, że po prostu będzie wewnętrzny troszeczkę wyścig, bo jak jakaś organizacja czy instytucja znajdzie się na końcu takiej listy, no to też będzie trochę dokuczało szefowi i troszeczkę tam podreguluje parametry, żeby się takimi sprawami jak dostęp do informacji publicznej, jak otwartość procesów decyzyjnych czy konsultacje przy stanowieniu prawa, żeby się tym zająć.
Zanim oddam głos Państwu z sali, chciałam jeszcze zapytać, czy ktoś z Państwa czuje, że chciałby coś jeszcze w związku z raportem powiedzieć, a nie miał takiej możliwości. Bardzo proszę. Ja bardzo przepraszam, ale powiem, informacja była, że do 13.30 mam samolot i za 15 minut muszę wyjść, a chciałabym to powiedzieć. Po pierwsze, proszę Państwa, chciałabym pogratulować autorom tego opracowania, ponieważ to wymagało bardzo dużo zaangażowania pracy. To jest dokument bardzo merytoryczny i dla każdego rządu myślę, że byłby świetną lekturą do tego, żeby zacząć pracować, bo ma się gotowe oceny, analizy sytuacji i jednocześnie propozycje, z którymi się można zgodzić albo nie, ale które są. Czyli nie trzeba zaczynać od zera, ma się gotowy, porządny materiał, także Pani Premierze, jakby tak jeszcze ranking Fundacja prowadziła, to naprawdę musiała tutaj sztab ludzi zatrudniać. Tak, ale ja bym chciała na jedno, proszę Państwa, zwrócić uwagę. Otóż wszystkie instytucje w tym Państwa raporcie, w tym o czym mówimy, podlegają kontroli, podlegają także kontroli obywatelskiej. No bo tak, Sejm podlega kontroli Sejmu, Sejm, czyli posłowie, senatorowie podlegają kontroli obywateli, bo to jest kartka włożona do urny wyborczej. Mamy trójpodział władzy w Polsce. Mamy władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. I w moim przekonaniu, to też z tego raportu wynikało, jest jedyna władza, która nie podlega żadnej kontroli, a która ma wiele wspólnego z tym, o czym Państwo mówicie, czyli władza sądownicza. Ona nie podlega absolutnie żadnej kontroli. I proszę Państwa, co z tego, że obywatele wykazują aktywność, bardzo często to jest aktywność naprawdę ogromna. Kiedy bawią się w detektywów, mają dowody, idą do prokuratury albo do sądu i to jest umarzane, bo to jest mała szkodliwość czynu. Skrzydła są podcinane, a korupcja? Korupcja w sądach, w prokuraturze, a kolesiostwo, a załatwianie czegoś na telefon, to jest powszechne. I proszę Państwa, to jest problem w moim przekonaniu, że ta władza pozostaje poza jakąkolwiek kontrolą, także kontrolą obywatelską. A nie da się tej władzy oddzielić od pozostałych, nie da się tego oddzielić od wszystkich tych obszarów, którymi Państwo zajęliście się w swoim raporcie. Jako ostatni przykład podam jeszcze jedną rzecz. U nas w Polsce, w przeciwieństwie na przykład do Wielkiej Brytanii, mamy ustawy, które nie są doskonałe, bo proszę Państwa, mamy naprawdę w moim przekonaniu bardzo niedoskonałe prawo. Stara sentencja mówi, że tam, gdzie niepewne prawo, tam prawa nie ma. I my znamy mnóstwo przykładów, kiedy w tej samej sprawie sądy, nie tylko karne, ale także administracyjne, wydają zupełnie inne wyroki, a przecież korzystają z tego samego prawa, które, jak się okazuje, jest niejasne i nieczytelne. W związku z tym, proszę Państwa, chciałam na koniec, dziękując bardzo za zaproszenie, ale dziękując za tą ogromną pracę, która jest przydatna, myślę, nie tylko rządowi, bo rząd powinien się zapoznać z tym raportem i przykro mi, że naprawdę tutaj na Sapieżyńską można szybciej dojść niż dojechać z Dolnego Śląska, tak jak ja, więc mimo obecności panów jednak myślę, że szkoda, że nie ma... Wszystko się nagrywa. Ale to bardzo dobrze, panie premierze, że ja naprawdę nie mam niczego do ukrycia, jeszcze działając w takich komisjach, w jakich ja muszę być przykładem rzetelności dużej i odpowiedzialności za to, co mówię. Więc proszę Państwa, dziękując bardzo za zaproszenie i za ten raport, myślę, że można go polecić zarówno tym, którzy dzisiaj pełnią rządy, jak i opozycji, bo każdy materiał poddany analizie może zakończyć się wnioskami, przemyśleniami, które mogą być przydatne nam wszystkim. I życzę, żeby ten raport rzeczywiście stał się takim obiektem dokładnej, rzeczowej analizy i wyciągania wniosków bez względu na to, po której stronie jesteśmy. Dziękuję. Jeszcze pan poseł Anna Bielacka, potem już pytania. Teraz moją poseł to sam samochodem będzie tylko do Sejmu. Ale jeżeli ja bym dodałbym jeszcze jedną rzecz, o czym nie poruszyliśmy, może w tej części. Nie poruszyliśmy jeszcze przy okazji debaty o otwartym rządzie. Otóż ja myślę, że bardzo poważnym problemem w Polsce jest też otwartość procesów decyzyjnych. Nie pamiętam, która to gazeta opisała, chyba Gazeta Wyborcza, nieformalne gremia, które podejmują decyzję choćby obok premiera dzisiaj Donalda Tuska, czy też innego rządu. To jest bardzo duży problem, dlatego że to też pokazuje czasami fasadowość na przykład klubów parlamentarnych, czy pracy poszczególnych ważnych zespołów do tego powołanych. Myślę, że to jest kolejny element takiej poważnej debaty otwartości tak naprawdę, szczególnie procesu decyzyjnego. I ostatnie zdanie w tej części, otóż zwróćcie uwagę Państwo, jak ważna jest ta debata o otwartym rządzie, bo
uważam, że premier padł do bardzo poważnego problemu dotyczącego tego raportu. Otóż właśnie skoro Ministerstwo Gospodarki zleca i płaci za raport, zleca go konkretnej instytucji, to my jako obywatele mamy prawo się z tym raportem zapoznać i wyciągnąć z niego wnioski. I podejść go też pod szeroką dyskusję. No to jeżeli jest komisja sejmowa, która zwołuje taką debatę, to na temat raportu może się wypowiedzieć prezes Urzędu Patentowego, mogą się przedsiębiorcy, mogą się wypowiedzieć izby gospodarcze, mogą się wypowiedzieć parlamentarzyści zainteresowani. Jeżeli nawet jeżeli w tym raporcie jest gdzieś ukryty interes jednej tylko grupy zawodowej, to ktoś to może wytknąć temu raportowi, ale nie wytknie, jeżeli będzie schowany. Ja nie wyobrażam sobie, że ministerstwo za moje pieniądze wydaje pieniądze na raport, bo z moich podatków, z państwa podatków i mówi, no to ja go pokażę, ale po prostu jest decyzyjny. No to po co ten raport? Potem to możemy go przemielić tak naprawdę zniszczalce, no bo już jest musztarda powiedzie, ponieważ decyzja została podjęta. I tym bardziej uważam, że premier Pawlak nie ma racji dotyczącej tego patentu europejskiego, bo jest absolutnie dla polskiej gospodarki duże zagrożenie. To oczywiście na inną dyskusję. Tym bardziej trzeba być może ten raport skierować teraz i do poważnej debaty w polskim parlamencie. Tak, przy okazji stosowania czy przygotowania polskiego prawa. Powiadam jeszcze raz, możemy napisać piękne strategie, ale potem nic z tego nie wychodzi. To już pytania z sali. Pani redaktor Iwanowa pierwsza się zgłosiła już dawno. Teraz będą następne. Dziękuję bardzo. Wykorzystując... Dzień Państwa, dziękuję bardzo. Ewa Iwanowa, Dziennik Gazeta Prawna. I wykorzystując to, że mamy na sali przedstawiciela administracji rządowej. Chciałabym dopytać się o kwestię tej platformy, o której wspomniał pan doktor na temat platformy konsultacji online. To jest taka inicjatywa, która pojawiła się w Ministerstwie Gospodarki jako projekt pilotażowy. I ja nie ukrywam, że jestem pod dużym wrażeniem tego, w jaki sposób przebiegają prace legislacyjne w ogóle w Ministerstwie Gospodarki, to w jaki sposób konsultowane są projekty przez pana wiceministra Hoładyja. I pytanie jest takie do pana prezesa BK. Jakie są szanse, żeby ta pozytywna szajba, która się zrodziła w Ministerstwie Gospodarki, objęła inne resorty? Jakie są szanse, żeby ten projekt, który jest pilotażowy, został uruchomiony w innych resortach, zanim jeszcze zostaną podsumowane wyniki tego projektu pilotażowego? I to jest pierwsze pytanie. Natomiast drugie pytanie dotyczy właśnie tej kwestii dialogu i tego, na jakiej płaszczyźnie on powinien być uregulowany. Ja rozumiem, że jest jakby zasadnicza różnica w podejściu pomiędzy stroną rządową, która optuje za miękkimi regulacjami, a stroną społeczną, która wyobraża sobie, że to zostanie uregulowane na poziomie ustawy. I skoro o kompromis w tej sprawie jest tak trudno, to pytanie jest takie, czy takie inicjatywy, które są podejmowane w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, czyli właśnie miękkie prawo, czyli kodeks konsultacji, który tam funkcjonuje, nie można by było przenieść na poziom administracji rządowej tak generalnie, tak, i wykorzystać to, co powstało i w taki sposób konsultować na zasadach właśnie miękkiego prawa na poziomie KPRM-u. I to jest jakby drugie pytanie do pana ministra Berka. I kwestia oświadczeń majątkowych. No ja nie ukrywam, że takie mam wrażenie, że te przepisy, które są obecnie, są mocno niespójne i od wielu lat są postulowane zmiany tych przepisów i uregulowanie tego w sposób bardziej spójny i tak, żeby te oświadczenia były też jawne. I moje też pytanie jest takie, bo tutaj ze strony przedstawiciela Fundacji Wodorego padł taki postulat o tym, aby były jawne te oświadczenia majątkowe. Tylko problem też polega na tym, czy jawne na przykład mają być oświadczenia przedstawicieli władzy sądowniczej, czy mają być jawne oświadczenia prokuratorów. To są najbardziej sporne kwestie i to właściwie pytanie już do pani, która jest przedstawicielem Fundacji Batorego. Czy państwo w tej kwestii mają też takie stanowisko, że jawność oświadczeń majątkowych powinna też obejmować sędziów i prokuratorów, tak, bez wyjątku? I kończąc już, chciałabym powiedzieć też o pewnej niespójności w podejściu do informacji publicznej, bo mam okazję te spory też sądowe obserwować. I zauważyłam, że są takie resorty, które na przykład bardzo
otwarcie do tego podchodzą i na przykład ujawniają kalendarze poszczególni ministrowie, tak? A są takie resorty, które tego nie robią. No i pytanie, czy jest jakaś spójność w tym podejściu do informacji publicznej na forumie rządu, no bo z jednej strony minister, jeśli dobrze pamiętam, Piechociński ujawni kalendarz, a z drugiej strony część ministrów nie ujawniła swojego kalendarza. Dziękuję bardzo. Ponieważ jest wiele osób chcących zadać pytania, to może jeszcze dwie osoby w tej turze, a potem odpowiedzi i następne. Bardzo proszę, może pani pytanie. Agata Dębska, Forum Od Nowa. My opracowaliśmy raport Samorząd 3.0, w którym prezentujemy bardzo dużo rozwiązań, bardzo zbieżnych z tym, co Państwo tutaj przedstawiliście dzisiaj w tym raporcie dotyczących transparentności. Natomiast ja mam dwa takie bardzo konkretne pytania. Pierwsza rzecz jest taka, że mówimy tutaj głównie o administracji centralnej. Moim zdaniem trochę niesłusznie, dlatego że obywatele jednak większy kontakt mają z organami samorządowymi. W związku z tym zastanawiam się, na ile sensowny, zdaniem Państwa, byłby taki pomysł, żeby zebrać informacje dotyczące działalności JST w jeden ogólnopolski portal, który byłby zestandaryzowany i umożliwiłby benchmarking, porównywanie poszczególnych samorządów między sobą. Byłyby tam zarazem zasoby, jakimi one dysponują, jak i właśnie ten proces decyzyjny, o którym tutaj mówimy. Druga sprawa dotyczy GUS-u. Bardzo wiele problemów z ujawnianiem informacji bierze się stąd, że GUS po prostu ich nie publikuje, nie podaje. To jest związane też z tajemnicą statystyczną, która na przykład dotyczy działalności spółek bądź organów, które są w samorządzie terytorialnym, nie jednostek organizacyjnych, tylko tych organów piętro niżej. Czy jest jakiś sposób, na przykład na zdjęcie tajemnicy statystycznej z tych informacji, aby można było je szerzej publikować? Dziękuję.